Cześć wszystkim. Nie recenzowałem poprzednich odcinków Gry o Tron, które w sumie mi się podobały, chociaż były strasznie przegadane i wszyscy czekaliśmy na ten trzeci odcinek, który miał być mega epicki. Ale właśnie, czy był? No, nie do końca mi się podobał i pewnie w większości też nie. Znaczy, jeśli chodzi o samą budowę odcinka, to była powiedzmy nie najgorsza, poza tym, że w większości scen nie było sensu. Najgorsze jest to, że tymi scenami, w których nie było sensu, nie były sceny ze smokami, z czarami, tylko to były sceny czysto strategiczne. I mamy rozpoczęcie odcinka, po dwóch odcinkach, kiedy w sumie nic się nie dzieje, mamy kolejne 5 minut, gdzie nic się nie dzieje. Okej, jest to budowanie napięcia i w sumie nawet miało to sens, pokazani są, jest cała armia Daenerys, w sumie Umarlaków nie widzimy. Przyjeżdża Melisandre, o której wspominałem w sumie ostatnio na streamie, mówiłem, że ona wspominała, że przybędzie. No i właśnie przybywa, tylko że problem jest taki, że przybywa sama. Czyli Melisandre pojechała do Volantis, gdzie są kapłani ci od niej, żeby wrócić sama. Ale jaki to ma sens? To w sumie po co ona tam pojechała? No bo rozumiem, że mogłaby przywieźć tam z 20 kapłanów, którzy by się przydali w tej walce, ale co oni powiedzieli? Ej, bo to jest decydująca walka naszego Boga, więc w sumie my nie jedziemy, zostajemy. No, troszeczkę według mnie jest to niewykorzystane, ale przynajmniej fajnie, że chociaż ona sama przyjechała. To, że tam podpala wszystkie miecze do traków, to jak najbardziej jest jedna z najbardziej epickich scen w tym odcinku, gdzie sobie pomyślałem, kurczę, ten odcinek będzie naprawdę epicki. Po czym 30 sekund później dotrakowie szarżują i 30 kolejnych sekund później nie ma dotraków. I sobie myślę, o ja pierdolę, no to już mamy pokazane, że ten odcinek za wiele sensu nie będzie miał. I jakby najbardziej się zawiodłem właśnie na czymś takim. Mamy dobrych strategów w Winterfell. Mają czas, żeby latać na smokach, więc oczywiście, że jest pełno czasu, żeby sobie omówić zajebistą strategię. No i może nie jestem urodzonym strategiem, ale jakie dwie możliwości przychodzą mi do głowy? A, albo zabijamy innych, którzy tworzą Umarlaków, więc wtedy Umarlaki częściowo umierają, albo od razu skupiamy się na Nocnym Królu, którego jak zabijemy, no to wszyscy padną. Okej, no ale no nie jest to łatwa strategia do wykonania, bo trzeba go jakoś podejść. No to jest druga opcja. Skoro mamy takie armie, które są porównywalne, to jeśli walczyliby powiedzmy z inną armią żywych, no to wiadomo, że okej, wyżynamy się, ktoś tam wygra. Ale to jest armia nieumarłych i dobrze wiedzą, że Nocny Król potrafi wskrzesić. Czyli jeśli mamy 50 tysięcy dotraków i 50 tysięcy dotraków puszczamy, żeby sobie zginęli, to wraca do nas 50 nieumarłych tysięcy dotraków, którzy już robią dużą różnicę, więc jeśli chodzi o to, no to według mnie jest kompletnie bezsensowne, bo albo rzucamy całe wszystkie siły na raz i próbujemy. Znaczy, tą drugą opcją według mnie jest coś takiego, że po prostu jest jakaś ograniczona ilość nieumarłych i próbują walczyć tak defensywnie, żeby po kolei ich pozabijać, żeby po prostu zostali już sami inni i Nocny Król i wtedy się do niego przedrzeć i tam mogłaby być scena jak, nie wiem, we trójkę trzech rycerzy jakiś z Walirańską Starą, John, nie wiem, Jamie próbują Nocnego Króla pokonać, im się udaje. Ktoś z nich na przykład ginie. I co jest w ogóle też dla mnie tragiczne w tym odcinku, że to miała być taki epicka walka. No i na przykład w odcinku, kiedy walczyli o Czarny Zamek, mieliśmy fajne sceny, kiedy po prostu John miał z kimś solówkę, która nie trwała długo, to była minuta, ale podczas tego jakby czuliśmy bardziej tą walkę, czuliśmy, że o, faktycznie tutaj John zaraz może zginąć, dostał mocno, tutaj nim rzucają, tutaj walczy o życie, a tutaj nie mieliśmy takich scen, tutaj mieliśmy armię Umarlaków, które naparzają naszych bohaterów, którzy oczywiście wszyscy dookoła giną, ci głównie mają włączone kody na nieśmiertelność. Brienne przyparta w ogóle do muru przez 50 nieumarłych, dookoła Jaime'ego też, Tormunda i wszystkich pełno nieumarłych, ale oni co tam walczą, odpychają ich mieczami, bo wszyscy ci nieumarli nie mogą zrobić, no nic im nie mogą zrobić. Natomiast zabrakło mi takiej sceny właśnie, kiedy nawet nie John koniecznie, ale kiedy na przykład jakiś inny wchodzi na mur i
i Brienne ma na przykład z nim solówkę, albo Jaime. I nawet jeśli ktoś z nich przegrywa, to że tam na przykład, nie wiem, Podrick Payne wyskakuje i go dźga w plecy jakimś obsydianem. I fajnie by to wyglądało, właśnie taką minutę poświęcić na jakąś solówkę jednego z głównych tych bohaterów, albo drugoplanowych z jakimś innym, albo z Nocnym Królem, a tu mamy z Nocnym Królem jedynie kto walczy. Theon, który robi szarże życia, która kończy się tak, jak się kończy. Jeszcze jest ta scena, kiedy on upada na ziemię i jest widok na tego Nocnego Króla, to jeszcze myślałem, że nie wiem, może jakoś go tam chociaż zrani w jakiś sposób, jakimś takim ostatkiem siły. A nie, no nie jest to, i nie jest to w żaden sposób jakiś taki wytłumaczony. Co dalej? No, mamy większość bohaterów, których obstawialiśmy, że umrą po prostu. Większość z nich w sumie przeżyła. Dużo nawet nie było pokazane, czy przeżyło, ale wiemy, że w sumie, że przeżyło, bo nie widzieliśmy jakoś specjalnie ich scen śmierci. Jon cały, Daenerys cała, ogólnie wszyscy główni bohaterowie cali. W ogóle próbowali tu rozmaicać tą jakąś tę scenę walki, typu tą sceną skradankową Arii, która w pewien sposób miała nas tak trochę podbudować, że okej, to Arya w sumie jest w stanie się zakraść do Nocnego Króla. Co w ogóle akurat dla mnie to, że Arya zabiła Nocnego Króla jest okej, chociaż jest... No, czytałem książki, więc książka to trochę nie pasuje, że to ona, ale... No ale dobra, no jest jakieś rozwiązanie, takie zaskoczenie dla nas i można się przyczepiać, że to tak szybko wyszło, ale jest to jakiś taki... Jakoś takie rozwiązanie. Nie wiem, czy na Mega Plus. Ja ogólnie czułem się trochę zaskoczony. Ale to trochę jest takie zaskoczenie w stylu, jak cały czas nam pokazują, że on go zabija, a nagle wyskakuje ktoś inny i on go zabił. Więc z jednej strony fajnie, z drugiej strony trochę za szybko, trochę takie to było. No ta cała wojna była strasznie jednostronna, ale no mówię, no. Jeśli albo się bronimy w zamku, albo wysyłamy wszystkich naprzód, a tutaj wyślemy sobie tą część, ona zginie, wyślemy sobie tą część, a wszystkie części do nas wrócą i nas po prostu zabiją, więc strategii w tym nie było wcale. Tam sceny podziemne, walk smoków, to powiedzmy, że okej, no fajne CGI, nie można się jakoś specjalnie przyczepić. To, że Nocny Król nie został spalony, okej. Nie wiem, czy był Targaryenem, podobno może tak jest, ale też może być wytłumaczone, że po prostu był tak potężny, że magia smoków na niego nie działała. Nie jest to dla mnie problem, że nie został spalony. Zresztą jak widziałem wskazówkę na odcinku, że o, zostało jeszcze 20 minut i wali w niego smok, no to wiadomo, że nie zginął. Co jeszcze z takich rzeczy, które mi się podobały lub nie? No ogólnie, no dużo było tych właśnie jakichś takich bezsensownych szarż, tych dotraków, no. Wroga nie widać. No, choćby... Jakieś takie prosta sytuacja, typu mamy katapulty. No przecież oni strzelali z tych katapult w momencie, jak już dotrakowie szarżowali. Co za problem strzelić parę razy jakimś tam kulą z ogniem, zobaczyć sobie z daleka przynajmniej ilu jest tych przeciwników, gdzie w ogóle stoją. No oni lecą w ciemno, nie wiem, no. Nic nie oświetlone, dobra, świecą się im te mieczyki, zaraz pogasły. Oczywiście budżet zaoszczędzony, bo mamy super scenę, kiedy niby im te miecze gasną, no bo wszyscy tam po kolei giną, no ale... Czy to jest aż takie super? No... Fajnie wygląda scena, ale sensu to się w ogóle nie trzyma, no. Jak stracić 50 tysięcy dotraków w 30 sekund? No więc... Więc ogólnie jestem rozczarowany pod względem sensu tego odcinka i na pewno nie była to dla mnie najbardziej epicka jakaś walka, przez to właśnie jakieś takie błędy, przez to, że mało było widać, bo okej, walczyli w nocy, no dobra, fajnie, że ciemno, ale no mogli to jednak trochę doświetlić i byłoby to, myślę, z pożytkiem dla wszystkich. Ale jeśli popatrzymy na to przez pryzmat, że to nie jest film, tylko to jest serial, no to tak, okej, wyjdzie na plus, bo mało jest seriali, które tyle zainwestują w walkę. Chociaż jak czytałem, że oni 55 dni kręcili te sceny batalistyczne, to się naprawdę zastanawiam, co nie robili przez ten czas, bo to wychodzi, że minutę robili prawie jeden dzień. Więc
Więc to naprawdę, sceny w kryptach to przecież można zrobić chwilę. No, 2 dni kręcenia, mamy wszystkie sceny z krypt, no to odpada nam 10 minut. Latanie smokami, no to głównie CGI, to kolejne 2 dni. Okej, wiadomo, postprodukcja dużo, no ale to chyba nie kręci się tyle. No nie wiem, no dla mnie to takie. To wszystko było rozmuchane. Bo jakby powiedzieli, że okej, trzeci odcinek, walka i spoko, no to. Może trochę inaczej bym się na to nastawiał, ale jak tu mówią, że o, najbardziej epickie, Minas Tirith i w ogóle Helmowy Jar, to się chowają i najlepsza scena, no to nie, to nie była najlepsza scena dla mnie. Jak dla mnie zabrakło właśnie takiej epickości, jakichś takich momentów, kiedy bardziej byśmy czuli od strony pojedynczego bohatera, że jego życie jest zagrożone, że mu kibicujemy przez tą minutę czy dwie, gdzie walczy z jakimś innym albo coś. No to mamy Joraha, który okej, zasłania tą piersią, no ale nie, jak już tam dostał parę razy, już mówi, dobra, trup. Więc nie mamy jakiś, no fajny, super scena na plus, najlepsza śmierć, no to mała Mormontówna, która wyskakuje na giganta. Okej, nie wiem, co ten gigant chciał robić, dając ją sobie pod oko, ale dobra, no zabiła go. Sama tracąc życie, więc jak najbardziej ta scena pasowała do tej Chciał postaci. ją pożreć. Mówi, że chciał ją pożreć? Nie wiem, czy chciał ją pożreć. Myślę, że umarli nie jedzą, ale. No tak rozerwać sobie palce. No ale no, więc jest to jak najbardziej na plus. A teraz jeszcze w sumie widziałem tam 24 odcinka, czyli pytanie, co dalej. Nagle okazuje. W ogóle jeszcze kolejny zarzut, bo jak rozwalali tego nocnego króla, to oczekiwałem, że ci te siły, które tam pozostały, no to powinni się jakoś ucieszyć. Nie wiem, no coś w tym stylu. A tu mamy pokazane 8 głównych bohaterów i może 3 osoby jakieś, co tam gdzieś stały i mam wrażenie, że jakby po prostu, nie wiem, z tej całej armii Daenerys, która miała ponad 1000, to zostało, nie wiem, 10 osób. A mamy zapowiedź 4 odcinka, gdzie tam całe armie znowu maszerują po Winterfell, więc ja nie wiem, gdzie oni trzymali tych. Może nie wiem, może w kryptach tam było 20 tysięcy nieskalanych, oni sobie tam po prostu czekali w rezerwie. Więc to takie trochę. No ale no, nie mogą zostawić, że mają 10 osób. No ale tak to wyglądało i to mi się też nie podobało, że tak to zostało pokazane. No wiadomo, było dużo scen. Znaczy, kolejna super scena epicka, kiedy Nocny Król podnosi rączki i Jon do niego biegnie i nie dobiega, żeby go zabić. Też fajnie byłoby, jakby z nim walczył chociaż wtedy. Aczkolwiek. No było dużo. No bo mamy ostatnią scenę, kiedy umarli giną. Jest pokazane tak, jakby nie umarli, przez cały czas biegli na ten zamek. No oni cały czas szarżują na ten zamek. A Jon spada ze smoka, pustka, nie ma ani jednego nieumarłego. Daenerys spada, nie ma nieumarłych, okej, tam jacyś podchodzą. No ale tu mamy 100 tysięcy nieumarłych, którzy są powiększani przez jakieś 50-60 tysięcy trupów i nikogo tam nie ma? No to jest takie. No ale wiecie, no. Jak dla mnie, z jednej strony minus, że nie zginęły jakieś ważne postacie czy coś, ale no z drugiej mam nadzieję, że jakoś to rozwiążą dalej. Może stwierdzili, że dla ludzi byłoby to za dużo, gdyby ktoś ważny zginął już teraz i przestaliby oglądać. A z drugiej strony, no tak. Tak mam wrażenie, że poszli na taką łatwiznę, że okej, fajnie zbudowane dramaturgia, a potem tak, bam, koniec dramaturgii. Czekajcie na następny odcinek. No ja pewnie zobaczę znowu szybko, ale mówię, no nie jestem zachwycony, jak na serial spoko, ale jakby parę zrobili takich scen, które miały większy sens strategiczny i ta walka wyglądała trochę inaczej, to byłbym bardziej zadowolony, tak jak mówię, że tym bardziej, że to nie wymagało dużych środków, tak naprawdę mogliby oszczędzić na tym i jeszcze zrobić coś, co byłoby bardziej epickie, a to nie do końca było epickie, no ale cóż, no. Dobra, no taka moja. Mój taki słowotok o tym, co myślę, i pewnie dużo z Was podziela moją opinię. No, już za tydzień kolejny odcinek, zobaczymy, co tam będzie. Myślę, że teraz będzie jeden taki odcinek przestoju. Cieszmy się, a potem będzie już walka. Więc trzymajcie się, na razie.